chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. Siemanko dla MMA.pl, Adam Lewicki, a ze mną wujaszek Fericze. Siemanko, no jak do tego doszło? No tak jak mówiłem na konferencji, jakieś tam młodzieńcze marzenie być może się spełni, mam nadzieję, 2 października. Od kilku, a nawet od kilkunastu miesięcy byłem kuszony przez różnego rodzaju federacje. Absolutnie nie chcę, żeby tutaj widzowie pomyśleli, że mam na myśli federacje jakieś topowe, prosportowe, bo to by było kłamstwo, ale była propozycja z Fejmu, były propozycje z, zresztą nieważne. Kilka propozycji było. Z racji tego, że zazwyczaj było za mało czasu na przygotowania, niekoniecznie przeciwnik, który mi pasował, i to nie chodzi o to, że jak to się mówi przysłowiowo, obstrałem zbroję, tylko za mało czasu pod konkretnego przeciwnika. Ja lubię jednak mieć pod kontrolą jakiś tam okres przygotowań, do tego finanse, które są w moim przypadku argumentem ostatnim, ale jednak chcemy się przygotować solidnie, chcemy wiedzieć, po co wchodzimy do oktagonu, i te czynniki sprawiały, że odrzucałem propozycję, no i pojawiła się bardzo ciekawa, konkretna propozycja od Fame MMA. Moim zdaniem, jak na moje możliwości, jak na moje umiejętności, Piotr Szeliga jest doskonałym przeciwnikiem, z lepszym doświadczeniem, z też takim backgroundem sportowym. Też wywodzi się poniekąd z branży fitness i myślę, że dla widzów, fanów MMA, fanów Fame MMA, ludzi, którzy poniekąd znają mnie, znają też Szelego, że to będzie ciekawe zestawienie. No i po prostu jestem. Dogadaliśmy się i ciach. Długo zastanawiałeś się nad wzięciem walki, kiedy pojawiło się nazwisko Piotrka? W ogóle. Dwie wiadomości z Asią, czy jestem teraz zajęty, czy mogę porozmawiać. Proszę podać telefon, cyk, telefon, szybka wymiana zdań, czy bym zawalczył, chętnie, z kim, Szeli. Genialnie, robimy to. No to wujaszek, powiedz, jak ty się czułeś na tej scenie, bo troszkę wrzało, nie pomiędzy wami, aczkolwiek mogłeś w końcu tego doświadczyć już na własnej skórze. Jak to jest siedzieć po prostu na podejście, kiedy dzieją się dymy i się też nie dzieją? Wiesz, ja z mikrofonem jestem zaznajomiony z racji jakiejś tam profesji, jaką wykonuję. Lubię gadać, lubię ludzi, lubię rozmawiać, więc ten stres nie był tak duży, aczkolwiek zdarzyło mi się kilka tygodni temu walczyć na gali bokserskiej z celem charytatywnym Business Boxing Polska i tam poczułem pierwszy taki stresik na konferencji na ważeniu. Śmiem twierdzić, że nawet tam był większy, jakieś tam pierwsze śliwki, robaczywki. Tutaj było całkiem przyjemnie, całkiem spokojnie, bez jakiejś tam adrenaliny w tętnicy. Moim zdaniem chłopaki odrobinę za dużo dymili, mam na myśli tutaj Saszę i mam na myśli tutaj Krychę. Później są wielce zdziwieni, że ludzie ich postrzegają tak, jak ich postrzegają. My fajnie sobie pogadaliśmy z Szelim, fajnie pogadaliśmy sobie z prowadzącym. Ja z tej konferencji jestem bardzo zadowolony. Taki jestem, to byłem cały ja nie mam zamiaru nikogo udawać, nie będę z siebie robił pajaca. Powiedz, trenujesz już regularnie, czy na razie jeszcze tak jakby wprowadzasz się w to? Przyznam, że my byliśmy z Szelim, Szeli to powiedział podczas konferencji, sparowani pod Fame MMA 10. Więc ja przygotowania zacząłem na początku marca i w tych przygotowaniach jestem cały marzec, cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec, cały lipiec i zaczął się już sierpień, czyli to jest 6 miesiąc moich przygotowań. Robię od 7 do 10 jednostek treningowych, od poniedziałku do piątku weekendy mam wolne, więc jakbym teraz powiedział, że ja zacząłem dopiero trenować, to bym bardzo mocno skłamał. Jestem w bardzo mocnym reżimie treningowym od pół roku u trenera Szyszki w Unique Fight Club. To co z wakacjami? Dlaczego nie było wakacji? No bo były przygotowania. Okej, czyli wakacje po gali, domyślam się. Mam nadzieję, że jak tylko skończy się gala, będziemy mieli niedzielę na przeserczowanie jakiegoś last minute i wierzę w to, że jeżeli nie będzie jakichś obowiązków zawodowych, jakichś przyjemności kontraktowych i będziemy mogli wylecieć, to chciałbym wziąć moją narzeczoną i w poniedziałek na jakieś 3 tygodnie gdzieś wylecieć odpocząć. Dobra, czyli jak dobrze liczę, mniej więcej to prawie pół roku mocnych przygotowań, to już możesz ocenić, wydać swoją opinię odnośnie tego, jak to jest po prostu być w takim mocnym, że tak powiem, cugu treningowym. Dobrze to nazwałeś, w cugu treningowym. Mi się zawsze wydawało, miałem okazję być sportowcem w wielu dyscyplinach sportowych, nigdy nie byłem zawodowcem i zawsze mi się wydawało, że to jest moje niespełnione marzenie, że dlaczego ja nie jestem zawodowym sportowcem, czemu nie jestem zawodowym sportowcem, chciałbym, ci to mają życie. Trenują, uprawiają ukochany sport, zarabiają pieniądze, a ja nie mogę. Teraz jak mam możliwość zasmakowania tego, jak rzeczywiście trenują zawodowcy i jak trenują zawodowcy tak trudnej dyscypliny sportowej jak MMA, to diametralnie mi się zmieniło zdanie na ten temat i w życiu nie chciałbym być zawodowym sportowcem. To jest orka na ugorze. Każdemu zawodnikowi MMA
od zawodowców, po frików, przez półzawodowców, przez ludzi, którzy trenują hobbystycznie. Należy się ogromny szacunek i każdej osobie, która podejmuje rękawice i wchodzi do oktagonu i rzeczywiście walczy z przeciwnikiem i ta walka jest jeszcze poprzedzona kilkumiesięcznymi przygotowaniami, to naprawdę należy się ogromny szacunek. To jest piekielna praca, piekielny okres przygotowań, nie ma się w zasadzie życia prywatnego poza jakimiś tam małymi odstępstwami w weekendy. No i od poniedziałku do piątku jest robota, robota, robota i nic więcej. Czy możemy się spodziewać jakichś fajnych, ciekawych materiałów z Twoich treningów, przygotowań, ogólnie tego wszystkiego, co się będzie działo przed galą? Z racji tego, że od jakiegoś czasu pracuję dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition, generalnie jestem ambasadorem i pracownikiem Olimp Nutrition i my mamy jakieś tam obowiązki, ja mam jakieś tam swoje obowiązki, czy jazdę z Wujaszkiem, czy jakiegoś innego rodzaju rozmowy, wywiady, to nie do końca mamy czas na to, aczkolwiek jest plan, żeby być może zrobić kilka materiałów takich z treningów, jakichś zajawkowych, może dzień ze mną, ale to czas pokaże, zobaczymy jak pozwolą obowiązki, jak pozwolą treningi. Trzeba pamiętać o tym, że ja też jestem osobą aktywną zawodowo, nie pracuję w jednym miejscu. Jestem trenerem osobistym, pracuję przy programie Kanapowcy. Jak ty to wszystko łączysz? Tyle zadań. Mało śpię, dużo robię. 3 razy P. Praca, praca, praca. Okej, na koniec coś do powiedzenia. Widzom na pewno masz. No słuchajcie, trzymajcie bardzo mocno kciuki. My sobie strzelim z dzióbków nie jemy, aczkolwiek bardzo się szanujemy. Ja ze swojej strony gwarantuję, że będzie od początku do końca szacunek i gwarantuję wam, że te 6 miesięcy pracy, które już jest prawie za mną i jeszcze te prawie 2 miesiące przede mną nie pójdzie w las i że 2 października razem z Piotrem Szeligą damy taki ogień w szopie, że to naprawdę zapamiętacie na dobrych kilka miesięcy, jak nie kilka lat. Dzięki wielkie, powodzenia. Dzięki. Dzięki. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom.